Popek to osoba znana z różnych skandali oraz raper, jakby nie patrzeć. Ostatnio zabłysnął w internecie tym, że stał się zwyrolem. Oczywiście w jego karierze dużo było takich sytuacji, w których jego zachowania odbiegały znacząco od normy. Aktualnie możemy zobaczyć w internecie wiele filmów dotyczących tego, co zrobił biednym psom, czyli zachowania stricte zoofilskiego. Oczywiście Popek po narkotykach pochwalił się całą sytuacją w internecie. A tutaj oryginalne wideo. To ja, Paweł Mikołajów, jestem po prostu krótki na chacie. I zaraz zezram się do mordy i wyrobię dwa owczarki niemieckie. Czyż owczarku niemiecki? Co ty coś chwalił? Masz oni, masz. Jak możemy zauważyć, powiedział, co zrobi pani lekkich obyczajów, z którą spędza wolny czas, oraz w jaki sposób zaopiekuje się jej psami. Nie jest to normalne zachowanie zdrowego człowieka. Oczywiście widać, że był po jakichś środkach. Jednak tego nie usprawiedliwia. Wiele osób w internecie wyraża swoją opinię na temat tego, czego dopuścił się Popek. Nawet znany gladiator MMA wypowiedział się o całej sytuacji. Zobaczcie wideo. Pewno wszyscy się domyślają, jaki jest powód mojej wieczornej relacji. Starałem się to wszystko jakoś trafić. Ale no jakoś tak chyba nie mogę. Zacznę może. Dostajemy mnóstwo wiadomości. Dzwonią do mnie ludzie. Przysyłają mi jakieś urywki tego, co robił. I teraz się zastanawiam, rycerze. Dlaczego z was, kurwa, empatycznie nastawieni do zwierząt? Na tym polega wasza pomoc? Nie piszcie do mnie i nie wysyłajcie mi takich rzeczy, bo w kurwa to mam. Ja wiem, co mam zrobić. I wiem, co zrobię. I nie musicie mi kurwa, co wy byście porobili, to jedźcie kurwa i zróbcie. Moim zdaniem po takiej sytuacji Popek może powoli zawijać się z internetu oraz z polskiej sceny muzycznej. Co o tym myślicie? Zostawcie informację w komentarzu.